W liście do Galacjan mamy też opisaną historię życia Pawła, i to jest w pierwszym rozdziale od 13 do 14 wersetu. Pisze on tutaj: Słyszeliście o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem zbór Boży i niszczyłem go, i że prześcigałem żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Aby potwierdzić fakty, w kolejnych wersetach apostoł Paweł nawiązuje do historii swojego własnego życia, którą Galacjanie prawdopodobnie bardzo dobrze znali. Dlatego też Paweł wymienia jedynie ważniejsze wydarzenia, pokazujące Boże działanie w jego życiu, wskazujące na cudowne objawienie mu Ewangelii oraz powierzenie jej prawdy zupełnie niezależnie od jakiejkolwiek ingerencji człowieka. Na samym początku Paweł przypomina wierzącym z Galacji o tym, że zanim się nawrócił, prześladował i niszczył zbór Boży. To jest dosyć mocne stwierdzenie. Jest to jedno z niewielu miejsc, bodajże dwóch, w Biblii, które greckie słowo eklezja w znaczeniu powszechnym tłumaczone jest jako zbór. W innych miejscach słowo to oddane jest jako kościół, zaś jego najwierniejszym tłumaczeniem jest słowo zgromadzenie. Niezależnie od tego, oznacza zawsze jedno i to samo: zrodzonych na nowo wierzących czasu łaski. W nienawiści do Kościoła Bożego apostoł Paweł wyprzedzał nawet fanatycznych Żydów. Oczywiście nie był wtedy apostołem Pawłem, tylko przed nawróceniem był kimś innym. Podczas gdy inni poznawali zwiastowaną Ewangelię, przyjmowali ją jako jedyną prawdę i byli przyłączani do Kościoła, Paweł ten kościół prześladował, Paweł go prześladował. Gorliwość, z jaką zabiegał o żydowską religię i wiarę ojców, zaślepiała go i uniemożliwiała przyjęcie Ewangelii głoszonej przez apostołów. Z tego także wynika, że kazania sług Bożych, których zapewne wiele słyszał, nie były w stanie go pozyskać ani przekonać. W kolejnych wersetach od 15 do 17 czytamy: Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie wybrał, obrał, zanim się urodziłem i powołał przez swoją łaskę, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi, ani też nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. Gdy nadszedł moment powołania Pawła przez łaskę, nie radził się on ani ciała, ani krwi. Nie poszedł do Jerozolimy, uważanej za centrum ówczesnego chrześcijaństwa, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, 8 rozdział od 1 wersetu do 14, a także w Dziejach Apostolskich 15 werset. Ani też nie szukał rady u tych, którzy przed nim byli apostołami. Powołał go sam Bóg. To Bóg, sam On objawił mu swojego syna. Bóg dał mu też polecenie głoszenia dobrej nowiny między poganami. On miał plan dla życia Pawła i powierzył mu objawienia, przekazując je bez pośrednictwa apostołów czy innych ludzi, niezależnie od braci w Jerozolimie. I kolejne słowa z tego rozdziału w wersetach
w 18 i 19. Potem po 3 latach poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem i przebywałem u niego dni 15. A innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata pańskiego. Po 3 latach spędzonych w Arabii i Damaszku apostoł odwiedził Piotra w Jerozolimie. Spędził u niego około 2 tygodni. Drugim i ostatnim apostołem, którego wówczas widział, był Jakub, brat naszego Pana Jezusa Chrystusa. Odwiedziny te nie miały zatem oficjalnego charakteru, których celem byłoby udzielenie Pawłowi wskazówek lub ordynowanie go. Miały charakter osobisty zapoznania się z Piotrem. Także w kolejnych słowach zapisanych w wersetach od 20 do 24 czytamy, co następuje. A pisząc wam to, Bóg świadkiem nie kłamił. Potem udałem się w okolice Syrii i Cylicji, a osobiście byłem nieznany zborom Chrystusowym w Judei. A tylko niektórzy słyszeli, że ten, który niegdyś nas prześladował, teraz szerzy wiarę, którą dawniej zwalczał, i wysławiali Boga za mnie. Poprzez słowa Bóg świadkiem, apostoł Paweł nadaje swojej wypowiedzi uroczysty charakter. Uzupełnia ją dopowiedzeniem nie kłamię. Również i dla nas jest ważne, byśmy zawsze byli świadomi obecności Bożej i z czystym sumieniem mogli w każdej sytuacji wyznać: Bóg mi świadkiem nie kłamię. Po odwiedzinach w Jerozolimie apostoł Paweł udał się w okolice Syrii i Cylicji. Daleki od tego, by podróżować tam za pośrednictwem zborów w Judei, bądź na podstawie ich autorytetu, nie był nawet z widzenia znany wierzącym Judejczykom. Wiedzieli jedynie, że ten, który niegdyś nas albo ich prześladował, teraz szerzy wiarę, którą dawniej zwalczał. Gdy ci wierzący usłyszeli o tym, co czynił Paweł, nie przeszkadzali mu w jego służbie, nie dawali mu też żadnych dobrych rad, wskazówek czy rad, ani nie oskarżali go z powodu tego, że głosił Ewangelię, nie mając upoważnienia od 12 apostołów. Co więcej, wysławiali Boga za wszystko, co on zdziałał przez Pawła. Jest to paradoks. Ten mąż, niesłusznie oczerniany przez nauczycieli w Galacji, stał się przyczyną, z powodu której zbory w Judei, będącej centrum zasad prawa Mojżesza i nauczania, opartej na nim błędnej nauki i nauczania opartej na nim błędnej nauki, co widzimy w Dziejach Apostolskich 15 rozdział 1 werset, mogły oddawać chwałę Bogu.